jesteśmy w Whitehorse. Whitehorse to bardzo ciekawe, jedno z większych miast na tej całej drodze Alaska Highway. I taka ciekawostka, za mną jest słońce. A żeby było ciekawiej, słońce niczym nie jest dziwnym na naszej planecie, ale żeby było ciekawiej, to jest godzina 22:05, zdaje się. Od tego miasteczka zaczniemy jechać już właściwie tylko na północ i ten efekt niezachodzącego słońca będzie się pogłębiał, tym bardziej, że właśnie jesteśmy 2 dni po przesileniu letnim, więc no nie będzie nocy. Za mną statek SS Klondike. Komary mnie gryzą strasznie, bo już zaczął się naprawdę okres letni i potężnie gryzą. Klondike jest repliką parowego, zdaje się, statku, który ma z tyłu turbinę, koło takie napędzające. I pływał po tych wodach w czasach gorączki złota i chwilę później, zapewne. Statek drewnianej konstrukcji ma potężne koło na całą szerokość z tyłu, koło napędowe, które naprawdę ma kilka do 30 łopat i 2 stery, które napędzały i kierowały całym tym wielkim wehikułem pływającym. Szczęką i trzeba uważać, bo mogą chłapnąć. W czasach, kiedy po rzece Yukon pływały parowe statki, wielkim utrudnieniem było to miejsce, a mianowicie takie skały wystające z ziemi, zwane Five Finger Rapids. Jesteśmy na naszej pierwszej, ostatniej prostej, na prawdziwą północ. Jedziemy teraz, wjeżdżamy za chwilę na Dempsey Highway i będziemy jechać w kierunku tak tu jak tak, jakieś 1500 km, żeby dojechać do Morza Arktycznego. Właśnie opuściliśmy powietrze z kół, 4, bo tak się należy, bo samochód ma 4 koła i jesteśmy gotowi na wjazd na Dempster Highway. Okazuje się, że zaraz za mostem wjazdowym jest chyba jeszcze kawałek asfaltu. Zobaczymy jak długo, ale upuszczone powietrze już będzie pracowało na dłuższym dystansie. Ruszamy! Pierwszy kilometr na drodze Dempster Highway. Najbliższa stacja za 370 km. Przejeżdżamy właśnie rzekę Klondike. Jesteśmy na terenie Visitor Center w parku
Tombstone. Tombstone to dzika kraina. Ja tutaj mam przewodnik. Można pochodzić, pozwiedzać różne góry, szczyty, naturę, zwierzęta, pooglądać, posłuchać. Zobaczymy, czy uda nam się coś wypatrzyć w lesie albo na łąkach, z różnych stron, w różnych stronach tego parku. Na ostatnie rubieże kanadyjskich przestrzeni bezdroży prowadzi szlak Dempster Highway. Jest to bardzo długa, szutrowa droga. Ostatnimi laty mocniej turystyczna niż kiedyś. Ta szutrowa droga ma od zakrętu z drogi głównej przed Dawson City około 740 km do Inuvik. I to był jakby szlak, który funkcjonował do niedawna, a parę lat temu otwarto kolejny odcinek między Inuvik a Tuktoyaktuk. Tuktoyaktuk wymawia się bardzo sylabowo nieskładnie. I ten odcinek ma też około 140-160 km, więc to są naprawdę już północne obszary kanadyjskiego zachodu i one przecinają Arctic Circle, czyli koło podbiegunowe, i dojechać można do samego końca, aż do Oceanu Arktycznego. I to jest bardzo duża atrakcja, z której korzysta wiele osób podróżujących w te rejony świata. Dobra, to nie przelewki, tak właśnie wygląda Dempster Highway. Żeby nie było, będziemy właśnie rozpalać ognisko. Kto zaryzykował i kupił sobie na łeb siatkę, ten ma. Ale Krzyśka zaraz wypryskamy repelentem i będzie też fantastycznie ogniskowo. Jak widzieliście, mamy również moskitiery w oknach. Także naprawdę jest fantastycznie. Wreszcie przestało być super gorąco, bo byliśmy super zdziwieni, bo na północy było tutaj bardzo ciepło, ale właśnie skończyły się lasy, zaczął się park, góry, końcówka jeszcze takie w gór skalistych, takie wypiętrzenie. No i chłodno. Chłodno, nie oszukujmy się. Myśleliśmy, że będzie chłodno i komarów nie będzie, ale są komary. Za to widoki też są piękne. Właśnie rozpaliliśmy ognisko i przyszła taka chmura i trochę siąpi deszczyk, ale nie poddajemy się, bo kiełbaski już są na kiju nasadzone. Tu jest kiełbaska. O, tu jest kiełbaska. A tu operatorka w odpowiednim ubraniu do kanadyjskiej strefy komarowej, żeby nie użarły wszędzie, gdziekolwiek się dostaną. Trochę kopci dym, ale jak widzę, nie odstrasza ich w ogóle. Dlatego to jakieś dziwne komary. Takie nie nasze, nie mazurskie, nie polskie. Wracamy do konsumpcji. Jak nam się uda, to zobaczymy się w następnym wejściu. Przeżyć, jak nam się uda. Thank you.
Witamy w Eagle Plains Service. Witamy, witamy serdecznie w drodze na... do tak to jak tak. Właśnie musimy dotankować sobie diesel. Tu jest pompa, jest wszystko. Zatankowane. Na około 380 km znajduje się pierwsze skupisko ludzkie, czyli zajazd razem z hotelem, stacja mała benzynowa, jeden kanał z warsztatem i można sobie nabrać wody, gdzie uzupełniamy zapasy do przedniego worka, aby mieć zawsze pełno i być przygotowanym na różne okoliczności niespodziewane. Z drugiej strony mieści się mały kemping dla słabych uszy. Taki żarcik, ale tutaj nocują wszyscy ci, którzy poza tym, pomimo tego, że mają domy na kółkach, to chcą mieć jeszcze całkowitą cywilizację w zasięgu ręki. Na 407 kilometrze drogi Dempster Highway znajduje się jeden z ważniejszych punktów, który wszyscy przejeżdżający tą drogą chcą odwiedzić, zaliczyć. Jest to koło podbiegunowe, północne koło podbiegunowe, które przebiega akurat tutaj na szerokości 66 stopni 33 minut szerokości północnej. Przeprawiamy się drugim promem w kierunku Inuvik. Ten jest trochę większy niż poprzedni, ale i rzeka też jest delikatnie szersza, więc pewnie to jest uzasadnione. Na całym odcinku Dempster Highway są dwie przeprawy promowe, które przewożą podróżnych i nie tylko turystów i nie tylko, bo też i wiele towarów. Jest tu też sporo przemysłu jednak, pomimo takiego dzikiego rejonu. Przewożą wszystkich w dwie strony w ruchu wahadłowym. Ten pierwszy jest czynny tylko w godzinach porannych, a ten drugi do późnych godzin wieczornych. Tak jest, podróż to nie jest kolorowy film ani zdjęcia na Instagramie, dobrze wypozowane.
Znowu lodówka przestała działać. Zobaczymy, czy pomoże jej trochę odpowietrzanie, oczyszczanie. Dojechaliśmy do Inuvik. Dempster Highway zmienia totalnie perspektywę i po przejechaniu niespełna 800 km wydaje się, że to 3000 miasto jest wielką metropolią. Na razie jesteśmy w informacji turystycznej. Zobaczymy, co ciekawego można zwiedzać w tym mieście, oprócz dzikiej przyrody. Na głównej ulicy w mieście można znaleźć właściwie wszystko, czego się potrzebuje do życia w takim mieście. Jest sklep, jest hotel, jest bank, jest mnóstwo różnych małych biznesów, które umożliwiają funkcjonowanie ludziom. Odważnych świat należy i odwagę trzeba ćwiczyć permanentnie, dlatego właśnie w tym miejscu, właśnie na najdalszym punkcie kanadyjskich dróg północnych rubieży kontynentu kanadyjskiego, amerykańskiego nad Oceanem Arktycznym robimy to wyzwanie. Trudno określić, w którym momencie zaczyna się dzień, a w którym się kończy, gdyż słońce zasuwa cały czas nad horyzontem, tylko raz wyżej, raz gorzej. A my wymarznięci, całkowicie skostniali od lodowatej arktycznej wody, pomału szykujemy się do zmiany scenografii. Droga Dempster Highway w pewnym odcinku zaskakuje dwukrotnie. Po pierwsze przy zmianie terytorium prowincji, terytorium na północno-zachodnie terytoria kanadyjskie kasują się kilometry na tej drodze. To na dodatek od miejscowości Inuvik, od której odjechaliśmy już jakieś 80 km, kasują się też kilometry na tej drodze, dlatego odliczamy od zera i odcinek od Inuvik do Tuktoyaktuk, do którego właśnie niedługo dojedziemy, jest 147 km. Te 147 km właściwie nie ma żadnej możliwości zaparkowania, poza jedną miejscówką właśnie w tym, tą, którą jesteśmy, gdzie jest jakby magazyn, garaż, trudno to określić, na skutery śnieżne, które tutaj okoliczni łowcy, mieszkańcy, nie wiem jeszcze dokładnie na jakiej zasadzie to działa, pozostawiają i te skutery tutaj czekają ten krótki okres letni, aby się doczekać do kolejnej zimy i aby mogli poruszać się nimi po w ogromnych połaciach tundry, przez którą jedziemy.
jesteśmy przy Arctic Ocean, Arktyczny Ocean, koło podbiegunowe, w miejscowości ostatniej, najwyżej położonej na w ogóle świecie, prawie. Na świecie kanadyjskim i naszym całym ogólnym świecie, tuk tu jak tuk. Tak tu jak tak. Tak tu jak tak. Hurra! Dojazd do tego miejsca jest oczywiście wielkim sukcesem, nie bójmy się użyć tego słowa. Pomimo tego, że przecież to nie jest dziki kraj, jest to oczywiście cywilizacja, pomimo tego, że bardzo, bardzo odległa. Ale dla nas jest to etap pierwszy z osiągnięcia celu założonego wcześniej, czyli przejazdu, dojazdu do czterech krańców Ameryki, czyli dwa południowe, które zrobiliśmy na motocyklach i Defenderem, i teraz mamy kanadyjski północny właśnie w tym punkcie, gdzie się kończy Ziemia i dalej jest już tylko kraina białych niedźwiedzi, waleni, nie mylić z wielorybami, i różnego innego rodzaju stworzeniami morskimi, zimnolubnymi. Także dojechaliśmy tu, a to jest wielki sukces. Gwoli wyjaśnienia, na pewnych etapach w tej podróży mamy szczęście spotykać Natalię i Agatę, które podróżują kupionym w Kalifornii samochodem i też jadą w podobne miejsca co my. Na marginesie jest dużo osób podróżujących i przecież nie odkrywamy Ameryki, można by powiedzieć paradoksalnie, swoim postępowaniem. Więc podróżujemy z nimi na pewnym etapie. Akurat tutaj też spotkaliśmy się na dzień, aby pokontemplować widoki wspólnie. Odważny człowiek musi wejść do wody i pomoczyć się w Oceanie Arktycznym. I to jest po prostu konieczność. Także rozbierajcie się i wchodźcie ze mną do wody. Raz, raz. Dobra. Dobrze, a teraz ja muszę wam wytłumaczyć moją postawę antymorsową. Wiecie, jak w biologii i w fizyce zachowują się niektóre ciała w zimnej wodzie. Dlatego moja postawa jest uzasadniona. Twój mały nie jest pingwinem. Męskie klejnoty się... No poniekąd. Poniekąd. A po drugie, jestem lekko wstydliwy, więc nie mogę się obnażać przed tu kobietami. Po drugie się... biologicznie skurczy i będzie bardzo głupio. Także dlatego ja tutaj asystuję, zresztą jestem odpowiedzialnym kamerzystą, muszę kręcić, jak wchodzi do wody. Jak właściwie już wychodzi. I to jest prawidłowy ubiór. Prawidłowy ubiór na Arctic Ocean. Do tak tu jak tak w lipcu, 1 lipca, gdzie znajdujemy się właśnie dziś. Musisz być dobrze ubrany. Nie wiem, czy widać te wszystkie komary, ale jest ich wciul dużo, co nie zmienia faktu, że gdyby nie one, to sam poranek byłby fascynująco piękny nad samym brzegiem Arktycznego Oceanu. Nie da się na zewnątrz wyjść, bo jest tyle komarów, także gotujemy w środku. Podróży są często zaskakujące chwile, to związane z różnymi rzeczami. Poranek dzisiejszy po raz kolejny nas zaskoczył. Po pierwsze piękny widok właśnie tam na tablicę. Na tablicę z znaczkiem Ocean Arktyczny, a po drugie, co jest osiągnięciem, ale to już mówiliśmy wczoraj. Dzisiaj osiągnięciem kolejnym jest rekord pobicia temperatury w tym miejscu. Od 2 lat, 2 lata temu była najwyższa temperatura w Inuwik i w Tuktukajak, a teraz pobiła się ponownie po raz kolejny i miało być 29 czy 8 stopni. To jakieś niesamowite, że my akurat jesteśmy w tym okresie. Jednak wiąże się to z ogromną uciążliwością komarów, które atakują jak zażarte bestie
wszystko, co tylko się rusza, nawet co się nie rusza. Zawinęliśmy się wczoraj w cieniówkę, żeby uchronić się od słońca i przespaliśmy tą noc w miarę spokojnie, paradoksalnie, pomimo, że w środku było 28 stopni Celsjusza w samochodzie. A dzisiaj wewnątrz samochodu, uważając, żeby nas nic nie pożarło, pijemy kawkę i będziemy od tego momentu, na tym etapie drogi, kierować się na południe. No i dobrze, że swego czasu zainwestowaliśmy w tą sprężarkę nieszczęsną, bo dzięki temu możemy dziewczynom pomóc, bo oczywiście złapały kapcia, bo jak żeby inaczej. Nawet nie otwiera szyby, bo jest tyle komarów. No beczy, ale dobra, będzie wszystko dobrze. Słuchajcie, na szczęście tak to jak tak na końcu świata jest warsztat i człowiek pan od opon, więc jakoś to będzie. Potrzeba matką wynalazków i okazało się, że w czasie pracy sprężarki po 10 minutach się wyłączyła. Przyczyną jest wbudowany przełącznik na sprężarce, niby dobrej markowej, jednak bardziej chińskiej, dlatego robimy mały bypass z takiego ustrojstwa, konektora elektrycznego. Na ten moment nie ma co się za bardzo szczegółowo w to bawić. Zrobimy mały bypass, żeby można było dopompować powietrze, które musieliśmy upuścić na tych szutrowych drogach na Dempster Highway. Dojście do takich elementów czasami bywa bardzo skomplikowane i gimnastyka rąk jest karkołomna. Tutaj akurat, żeby dojść do niektórych śrub, pomijając pewne etapy rozkręcania elementów, trzeba rozkręcić lampę, co jest łatwiejsze, żeby dojść do śrub trzymających tą obudowę osłony sprężarki, niż wyciągać całą sprężarkę. No ale krok za krokiem pomału się to udaje. Chciałem coś powiedzieć i właśnie mi zgubiły wątek dziewczyny, bo mamy mały problem techniczny tam z oponą, ale szczęśliwym zrządzeniem losu trafiliśmy właśnie na ostatni punkt naszego pobytu w Kanadzie, na Dni Kanady. Dlatego ten festiwal, ten event taki odbywa się z okazji Dni Kanady. W tej małej społeczności nie jest on może zbyt bardzo duży i nie ma wielu atrakcji, ale same ludowe tańce, potrawy są godne uwagi i można poczuć ten klimat północnych terytoriów, rubieży naszego globu. Krzysztof właśnie będzie próbował maktaka. It's the outer skin of the whale. Pyszna ryba, prosto z Oceanu Arktycznego. Oceanu Arktycznego, ryba biała, kawałki. Troszeczkę cukierkowa, taka przypieczona na grillu. Bardzo fajna. Wracamy z Tok Tu Jak Tuk. Ujechaliśmy już 421 km. Jak informuje nas tabliczka o odległości, jesteśmy ponownie na granicy kanadyjskiego terytorium północno-zachodniego i stanu Yukon, prowincji Yukon. W podróżach ważne jest, żeby podróżować, ale ważne jest też, żeby znaleźć pewnego
rodzaju kompromis między całymi tymi strasznymi męczarniami. Przecież nie ukrywajmy. I każdy sobie zdaje sprawę, jak jest to bardzo niewygodne i jak tego nie chcemy robić. Dlatego jak się znajdzie taka chwila, żeby, tak jak teraz, uciec od komarów, ponieważ granica przebiega na większej wysokości i ich nie ma, wykorzystać tą chwilę na wypicie kawy, spokojną rozmowę z żoną, kontemplowanie przyrody, na życie. Także żyjmy wszyscy w zgodzie z własną naturą. Wiesz, że to wszystko będzie potem w filmie? Ta z tyłu za mną to jedna z niewielu tablic, która cieszy oko. Cieszy oko, ponieważ udało się zrobić to prawie 2000 km kółko po szutrze, żeby dojechać tam, tam i z powrotem. Bez wielkich strat, z małymi dwoma rysami tylko na szybie przedniej od kamyków. I z mnóstwem doświadczeń i z mnóstwem ugryzień komarów. Ale to już pomińmy milczeniem. Tak to już jest przy kontakcie z dziką naturą. Podobno poznaje się człowieka po tym, nie jak zaczyna, jak kończy. My właśnie jesteśmy na końcu, albo na początku, drogi Dempster Highway, czyli zrobiliśmy w jedną stronę 900 ponad kilometrów i w drugą 900 kilometrów. I cała Dempster Highway przejechana.